Po pierwsze, chcę podziękować za zaproszenie na tę konferencję. Jestem współzałożycielem NGO-su, który publikuje otwarte dane, wspierając tym samym wolność informacji, a zatem pozwala ludziom na dostęp do tych wolnych danych, w oparciu o co mogą podejmować decyzje, chociażby przy planowaniu wydatków publicznych. Dzisiejszego wieczora spróbuję Państwu zrozumieć nieco więcej ostatnie 25 lat węgierskiej historii. Pozwolę sobie podzielić się z Państwem swoim osobistym doświadczeniem. 18 lat. Stoję naprzeciwko pustej trumny i słyszę, że kolejne moje 20 lat spocznie w tej trumnie. Miałem 18 lat, miałem ogromne oczekiwania i nie rozumiałem, co przez te słowa chciano mi powiedzieć. Dziś wiem, ten pogrzeb Imran Hodzi, który został stracony po rewolucji 56 roku, a ten, który mówił, to młody Viktor Orban, mówiący w imieniu młodzieży. Jeżeli pomyślisz o tym 20 lat później, 2010, wtedy Fidesz wykrywa 2/3 głosów w węgierskim parlamencie. Te 20 lat cierpienia było rzeczywistością, a zatem miał zupełną rację, kiedy padły z jego ust te słowa. Mówię o tych latach, bowiem sam brałem w tym udział. Maciej Hirsch ogłaszał powstanie Republiki Węgierskiej. Sam głosowałem za partią konserwatywną, która tworzyła później pierwszy rząd. Premier Antal powiedział, że jest to rząd kamikadze. Nazwał ten rząd właśnie w ten sposób, ponieważ nie mieli wyboru, aby skręcić w lewo czy w prawo. Jakbyś wsiadał do pociągu i podążał z biegiem szyn. Musieli bowiem podjąć cały szereg niepopularnych decyzji. Z tego właśnie powodu w kolejnych wyborów socjaliści i liberałowie otrzymali 2/3 głosów. Liberałowie byli dla mnie sporym zaskoczeniem, ponieważ była to najbardziej antykomunistyczna partia przed pierwszymi wyborami, kiedy rozpoczął się okres transformacji. A zatem pomyślałem, że ludzie potrzebują czegoś więcej niż tylko ten początek transformacji. A w nadziei, że może socjaliści przywrócą te lepsze czasy, co nie było prawdą. Dodatkowo otrzymaliśmy pakiet bardzo bolesnych cięć dochodów. Dziś wiemy, że był to ortodoksyjny sposób uniknięcia bankructwa, ale istnieją sposoby mniej ortodoksyjne na to, aby uniknąć bankructwa. To zrobił rząd Fidesz od roku 2010 do dnia dzisiejszego. A zatem, zgodnie z pakietem Pokrosza, tych bardzo bolesnych cięć,
Ludzie byli bardzo smutni. Kolejny rząd, pierwszy rząd Fidesz na Węgrzech, musieli wejść w koalicję z partią Zielonych, partią rolniczą, która była przeżarta korupcją, a więc praca nie była łatwa i nie mieli po swojej stronie mediów, bowiem przez pierwsze 10 lat media należały do firmy krajowej. Pierwszy rząd Orbana nie miał wsparcia ze strony mediów, dlatego też w 2002 roku przegrał wybory. I ponownie socjaliści zostali wybrani. Partia Socjalistyczna sformowała rząd. Medjeshi został premierem. Poprzedni oficer służb, tajnych służb, a więc sięgnęliśmy wtedy, jak mi się wydaje, dna. Było to ogromnym skandalem. Nie dokończył kadencji, ustąpił na rzecz Nyczana. Wiecie o braku informacji budżetowych przed wyborami, znacie jego przemowy. Na koniec okazało się, że okres między 2006 i 2010 również był okresem zwycięskim. Duchesne nie dokończył kadencji w tym okresie. Fidesz po przegranych wyborach zdał sobie sprawę, że bez wsparcia mediów nie jest możliwe wygranie wyborów. Zaczęto więc budować własne media. W roku 2003 od telewizji informacyjnej zbudowanej w stylu CNN-u. Odnosiła się ta telewizja do codziennych problemów oraz problemów politycznych. Później pojawiła się gazeta codzienna Hungarian, bardzo mocno związana z tą marką. 2007 rok to powstanie Radia Cambridge, a więc te trzy kanały mediowe były głównym elementem wsparcia dla Fideszu. Po to, by w końcu w roku 2010 Fidesz zdobył 2/3 mandatów w parlamencie. Między 2006 a 2010 musieliśmy zapłacić za to, że wcześniej Fidesz i Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna miała odpowiednio dużą siłę, aby tworzyć konstytucję na Węgrzech. Pierwsze słowo w konstytucji odnosi się do Boga i do błogosławieństwa narodu węgierskiego, a więc mogą Państwo sobie wyobrazić poczucie komunistów. Bardzo mocno zwalczali taką decyzję. W tym samym czasie Fidesz zatrzymał źródła finansowania ze strony przemysłu, takie związane z prywatyzacją. Na przykład jest firma, która kupiła firmę węgierską,
która dostarcza wodę dla społeczeństwa. Kontrakt gwarantuje zysk na poziomie 10% w każdym roku. A więc kreatywna księgowość sprawiała, że wszystkie koszty były tak skonstruowane, że na koniec roku podnosiło się cenę, aby sięgnąć tych 10%. A zatem cena była dwakroć większa niż cena rynkowa. Ten gwarantowany rynek dobiegł końca. Wykorzystano podatki sektorowe po to, żeby pieniądze zostawały na Węgrzech, a nie były wysyłane za granicę. Jednocześnie spadły stopy procentowe, dziś są bardzo niskie, 0,8%, a zatem dla gospodarki jest to bardzo w porządku, ponieważ firmy węgierskie otrzymują pożyczki i te pożyczki nie są tak wysoko oprocentowane jak poprzednio. Muszę jednak powiedzieć o pewnych problemach, takich jak podwójne standardy. Po wyborach, kiedy po raz pierwszy wygrał rząd Fidesz, było kilka ataków ze strony Unii Europejskiej, nieuzasadnionych, odnoszących się do konstytucji. Dokładnie tak samo jak w tej chwili, jeżeli chodzi o państwo prawa w Polsce. Rok 2012, styczeń, to był punkt zwrotny, kiedy marsz pokoju został zorganizowany, gdzie 500 000 Węgrów wyszło na ulicę i w ciszy przechodziło przez Budapeszt, żeby zapewnić rząd, że jest on wspierany. Był to punkt zwrotny. Wtedy zakończyły się te ataki. Jeżeli chodzi o media, po drugiej wygranej w 2014 oligarcha, pan Szymiczka, bardzo mocno wspierał Fidesz. Wspomniany oligarcha był posiadaczem telewizji informacyjnej, gazety i radia, czyli tych trzech mediów wspierających Fidesz. Z dnia na dzień zaprzestał tej pomocy. Fidesz musiało zrobić coś w tej kwestii. Tym razem zorganizowało pierwszy kanał telewizyjny, przekształcając go na kanał informacyjny. Dziś jest to 24-godzinny kanał informacyjny. Wspiera Fidesz. Mają również informacje w językach obcych, włączając to nawet język chiński. Nawet jest to bardzo profesjonalny sposób przekazu. Dziś Fidesz i pan Orban organizują nowe wsparcie medialne. Po tym, jak Biczka zdezerterował, po tym, jak te narzędzia, czyli gazeta i kanał telewizyjny zniknęły, w tle kupują portale sieciowe. Są to operacje rynkowe. W 1956 roku zaczął działać Nowczak, kiedy
Zniszczono rewolucję. Po 56 latach zakończył działalność, a zatem stało się to wydarzeniem dość symbolicznym na arenie medialnej. Dziękuję Państwu za uwagę.